Cześć. Słuchajcie, chciałem zwrócić Waszą uwagę na grupę polskich sportowców uprawiających kitesurfing. Bardzo fajna, widowiskowa dyscyplina sportu. Oni tym żyją, oni się tym pasjonują i oni aspirują do wysokiej klasy, światowej klasy. Ja kiedy zapytałem Błażeja, jaki ma cel, to on powiedział tak, w przyszłości chciałbym po pierwsze zdobyć Mistrzostwo Świata, a kiedy kitesurfing wejdzie do programu Igrzysk Olimpijskich, móc reprezentować Polskę w tej właśnie dyscyplinie, w tej konkurencji. Dlatego trzymam mocno kciuki. Uważam, że warto ich wspierać. Oni mają pomysł na to, jak można ich wesprzeć, bo potrzebują pieniędzy na podróże, na zgłoszenia do tych najważniejszych zawodów, na sprzęt, na opiekę trenerską. No, ja bardzo dobrze wiem, pamiętam jak ja jako żeglarz także potrzebowałem tego wsparcia i różnymi drogami szukałem możliwości właśnie pozyskania budżetu. I oni właśnie na taki pomysł wpadli, mi się on podoba. Co ciekawe, pomyśleli o tym, co mogliby zaproponować w zamian. I to są bardzo ciekawe propozycje, więc Was zachęcam bardzo, byście zajrzeli na tą ich platformę pozyskiwania wsparcia. A ja będę za nich trzymał kciuki i obserwował, jak im idzie. Piękna to jest sprawa, kiedy Polacy reprezentują nas wszystkich, nawet Polskę, na morzach i oceanach, walcząc o najwyższe stopnie podium, no i promując Polskę na morzach i oceanach. Więc trzymam mocno kciuki, powodzenia.